Okej, naprawiamy drukarkę z 43 błędem Epsona. Jesteśmy przy tym czujniku podejrzanym. Musieliśmy odkręcić całą płytę główną. Tutaj wszyściuśko rozkręcić, wszystkie kable poodpinać. Tu leżą skanery i wszystkie pozostałe części obudowa. Tutaj jeszcze leżą nam śrubki i mocowania. Także wzrobny mak. I teraz tak, z reguły, no nie zawsze, psuje się, zanieczyszcza ten czujnik i to koło. To jak się kręci, to on tu z bliska pokaże, są takie o paseczki i on zlicza te impulsy i wie, że kręci papierem w lewo czy w prawo. I to jest najczęstsza usterka, ten czujniczek. Ale żeby tutaj dojść, trzeba było po prostu rozkręcić wszystko. W tym modelu po prostu rozkręcić wszystko, żeby dojść do tego jednego punktu. Oczywiście nie gwarantuje nam to, że to zadziała, no tu 1200 kabelków odłączonych, śrubek, pierdyliad śrubek. No ale to tak to wygląda, kochani, i teraz jesteśmy przy tym czujniczku. No to co, zdemontuję, wyczyszczę i składam. Jak wszystko skręcę, włączę, to się dowiem, czy rozwiązałem problem.